tenem oznacza stopień zaawansowania. I tutaj te poszczególne literki w tym skrócie tenem dotyczą różnych elementów. T, tumor, czyli guz. Czyli te T mówi nam, jak duży jest guz w piersi. Tutaj mamy klasyfikację od T0, T1, T2, T3, T4. To wszystko dotyczy tylko i wyłącznie guza w piersi. Nie mówimy tutaj o przerzutach odległych. Z kolei literka N oznacza węzły chłonne pachowe. I też tutaj możemy mieć N0, N1, N2, N3. W przypadku cechy N3 mówimy tutaj o węzłach chłonnych, które znajdują się w nadobojczyku i podobojczyku. Natomiast cecha M oznacza obecność przerzutów odległych. To znaczy, jeżeli mamy cechę M1, to znaczy, że pacjentka ma przerzuty odległe. Jeżeli mamy cechę M0, znaczy, że tych przerzutów nie ma. Thank you.